sobotę 28 października ruszyła pierwsza w tym sezonie ślizgawka na lodowisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wraz z nowym sezonem kilka zmian. Na gości czeka wyremontowany obiekt z bardzo dobrze przygotowaną taflą. Sporo jednak zostało bez zmian. Na miejscu można wypożyczyć łyżwy, pingwinki do nauki jazdy oraz kaski dla dzieci. Ślizgamy się od około 2 tygodni. Obiekt wyremontowany, tutaj gruntowny remont w związku z zawodami The World Games. Myślę, że i ta estetyka i komfort korzystania z obiektu odczuwają jeżdżący z nowości. Mamy też zmianę kierunku jazdy, co powoduje, że ten rozwój fizyczny przede wszystkim naszej młodzieży przebiega bardziej harmonijnie. No i co? No, a poza tym można powiedzieć po staremu, godziny ślizgawek niezmienne. Lodowisko cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem. Dla tych, którzy są częstymi gośćmi tafli, dobra informacja. Lodowisko jest czynne także w święta. Zainteresowanie naprawdę duże, cały czas dopytują tutaj klienci, kiedy jesteśmy otwarci, kiedy jesteśmy czynni, kiedy mogą do nas przyjść. Chociażby 11 listopada też jesteśmy, funkcjonujemy tak jak w dni świąteczne i weekendy. Także cóż, no zapraszamy na nasz obiekt, na lodowisko. To jest bez wątpienia hit Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. No i bardzo się z tego cieszymy. Poza sezonem zimowym od niedawna w miejscu lodowiska funkcjonuje rolkowisko. Co za tym idzie, przygotowanie ślizgawki wymagało trochę więcej pracy niż wcześniej, zaś po sezonie najprawdopodobniej rolkowisko wróci. Jeśli chodzi o samo przygotowanie tafli do ślizgania się, no to można powiedzieć, że tutaj w tym nic się nie zmieniło. Ten proces trwa około tygodnia. Tutaj odpowiednią ilość razy wylewa się cieniutką warstewkę wody. Ona jest chłodzona. No i tak jak mówię, ten proces trwa kilka dni, około tygodnia. No powiedzmy, jakaś taka nowinka była taka, że tym razem trzeba było złożyć tą specjalną wykładzinę, która została zakupiona pod zawody The World Games i którą również wykorzystywaliśmy po raz pierwszy w tym sezonie jesiennym na rolkowisko, które również cieszyło się dużym powodzeniem. Podobało się z tego, co tutaj słyszymy, także mamy nową, fajną atrakcję i będziemy chcieli na pewno z tego korzystać poza sezonem zimowym. Jak również, jeśli będą ku temu odpowiednie tutaj uwarunkowania, no chcielibyśmy i jest ku temu w tym momencie szansa, w takim momencie, aby hala lodowiska też pełniła funkcję obiektu sportowo-widowiskowego, więc może jakieś inne wydarzenia też będą gościć w tym obiekcie, tego byśmy sobie na pewno życzyli. Bilet na godzinną ślizgawkę kosztuje 4 lub 8 zł w tygodniu oraz 5 lub 10 zł w weekendy. W ofercie są również karnety. Dodatkowe specjalne zniżki przewidziane są m.in. dla szkół. W poprzednim sezonie Świdnickie Lodowisko odwiedziło ponad 100 tysięcy osób, to średnio 750 osób dziennie. Więcej szczegółów na stronie internetowej lodowiska oraz na naszym portalu tvts.pl. Zapraszamy.